wiadomo, nie ma nic smaczniejszego i lepszego niż majonez, dlatego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. A z nami jest także Dawid, który opowie nam o kilku ciekawych modelach. Witam serdecznie. Tegoroczne nowości, mamy ich troszeczkę. To model Jabba, wersja Special, z przetwornikami firmy Nordstrand, strojki i mostek Hipshota. Do wyboru jest pasywna elektronika bądź preamp firmy Aguilar. Gitara jest wykonana z Olchy Top z klonu Quilted Maple albo Flame Maple, czyli tak zwana rybia łuska bądź płomienisty. Sześć śrub i dodatkowo specjalne wyżłobienie dla zwiększenia komfortu gry. 24 progi, to jest standard w modelach Jabba. Kolejny model to sygnatura modelu Setius, na bazie modelu Setius, którą stworzyliśmy z Johanem Edlundem z zespołu Tiamat. Gitara w kolorze białym, tylko i wyłącznie, w takiej wersji jest dostępna, z hebalową podstrunnicą, z markerami zaprojektowanymi też specjalnie przez Johana. Pick-upy, przetworniki to Seymour Duncan SH2 TB4, czyli Jeff Beck w wersji Trembacker. Złote akcesoria, klucze z percel. I specjalna sygnatura na główce. Nowy model z linii basów, zaprojektowany przy współpracy z basistą Maurizio Rolli, który jest znany ze współpracy z Mike'em Sternem, Michaelem Manningiem, Peterem Eskrinem. Cała faza projektowania zajęła nam około roku, ale uzyskaliśmy bardzo uniwersalny i w pełni zawodowy instrument, brzmiący bardzo akustycznie, ale jest to typowy bas elektryczny. Dwa przetworniki w zasadzie są. Jeden to jest Bartolini magnetyczny, drugie to są przetworniki piezo. Trzyzakresowa korekcja, bas, środek i góra. Mieszacz piezo, pasywna barwa i głośność całego instrumentu. Dodatkowo instrument wyposażyliśmy w gniazda Neutrik, które zapewniają bardzo duże zabezpieczenie przed jakąkolwiek utratą dźwięku podczas grania. Wiąże się to na przykład z przydeptaniem kabla. Heban na podstrunnicy, specjalne linie progów, tylko z boku. Instrument wyposażony jest także w dwie komory, które są ze sobą połączone. Naszym specjalną techniką, którą razem z Maurizio pracowaliśmy. Dodatkowo top to jest czysty i bardzo wysokiej jakości świerk, który jest materiałem sezonowanym około 5-6 lat przez naszego dostawcę. Także mamy wszelkie dokumenty związane z tym, żeby oświadczyć, że jest to naprawdę sprawdzony materiał. Tył wykonany jest z klonu falistego. Szyjka to klon amerykański. Ciekawostką w tym basie jest mostek wykonany z hebanu. Jest to nasz kształt tradycyjnego mostka, który teraz wprowadziliśmy w zasadzie od zeszłego roku, a od tego roku już jest na stałe w naszych wszystkich basówkach customowych. Kolejną sygnaturą jest sygnatura Wojtka Wilkowskiego. Jest to następca modelu znanego Forum P. Nazwa tego modelu to jest P for Life. Dostępny jest w wersji tylko czterostrunowej. Standardowo wyposażony przetworniki Bartolini i preamp Aguilara. Korpus wykonany z jesionu. Struny przez korpus dla poprawy sustainu. I dokładnie topy, jakie ma Wojtek w swoich customach,
z topoli oczkowej. Tego roku wprowadziliśmy nowe kolory w modelach Setius i Regius. Między innymi są to krystokolor złoty, metalik złoty oraz srebrny. Standardowo modele te wyposażone są w przetworniki P-Rails firmy Seymour Duncan z możliwością rozdzielania ich na... Standardowo są to humbuckingi. Możemy je rozdzielić na single bądź na przetworniki P90. W tym roku także mamy nowość, to model, nowy model Jarka Śmietany Virtuoso 2, wykonany z mahoniu, z płytą zrobioną, wykonaną ze świerku. Wszelkie zdobienia, bindingi wykonane są z drewna. Łącznie z bindingiem na 12 polu. Przetworniki Seymour Duncan, humbuckery SH1, dodatkowo przetworniki firmy RMC, akcesoria firmy Schaller i Spercel Extroiki.